Siemano widzowie, witam was, Humankind, kolejny odcinek z naszej serii z giereczki, no Humankind właśnie, są to moje pierwsze słowa, które dzisiaj wypowiadam, więc możecie mi wybaczyć, możecie też zostawić lajka, komentarz, suba, no ale co, nie ma wymówek, kontynuujemy sobie przygodę naszym państwem i teraz ta, małe streszczenie co się zadziało, wczoraj dostaliśmy straszny wpierdziel od różowych, niestety, ale no zajęli wszystko co chcieli. No dostaliśmy na dziurę, oni mają potężne jednostki, także w dzisiejszym odcinku wydaje mi się, że warto by było przenieść swoje własne jednostki gdzieś tutaj na ląd obok. I co ciekawe, jestem w końcu w stanie to zrobić. Jak klikam sobie na przykład tutaj, widzisz, tam jednostki idą. Także wydaje mi się, że właśnie tym się dzisiaj zajmiemy. Wyślemy po prostu jednostki gdzieś tutaj. Może przejmiemy część terenów czerwonym i z nimi będziemy prowadzić bitwy. Nie ma co na razie bić się z różowymi, to na pewno odpuszczamy sobie. No i na przyszłość wiemy, że Mongołowie totalnie broken w tej gierce są. Zajmiemy się też rozbudową naszych miast, bo jest absolutna tragedia. W ogóle ile oni mają jakby tutaj ludności? 2. A tutaj na przykład w tych swoich miastach 6 i 7. Wydaje mi się, że kluczem do sukcesu jest duża ilość ludności, której ja niestety nie posiadam aktualnie. No i mamy tutaj jakiś dylemat. Kupiec z dalekich stron 2. Targowiska w mieście Harappa prosperują, są pełne życia, barw i zniewalających zapachów. Decyzja o wpuszczeniu do miasta kupców z dalekich stron zdecydowanie się opłaciła. Plus 15 funduszy przez 10 tur. No i elegancko. I tutaj jeszcze mamy jakiś dylemat. O kurde, plaga. Nasze imperium liczy już wiele miast i cieszy się okresem pokoju. Jednak choć mieszkańcy nie trapią się okropnościami wojny, martwi ich coś innego. No już nie. Społeczeństwo ogarnął lęk, a rynki huczą od plotek. Niesie się wieść o przerażającej zarazie, pustoszącej całe dzielnice, której zbroczone ofiary są przykute do łóżek. Co robić? Zignorować? Czy wysłuchać? Należy wprowadzić obostrzenia w poruszaniu się ludności, również w celach handlowych. No, ta wolę to, jeżeli mieć jakiś randomowy zły rezultat z pupy. Światowe osiągnięcie. Ty, a ja mogę im przejmować te posterunki, czy nie? A, ja chyba nie mogę im przyjmować posterunków, widzowie. Tak swoją drogą. Wydaje mi się, że nie mam już takiej opcji, że jesteśmy w średniowieczu, więc nie możemy sobie jak wcześniej barbarzyńsko wpadać i przyjmować ich posterunki. Chociaż moglibyśmy, gdybym poszedł nadal tą samą kulturą. Ale wybrałem Franków. Frankowie mają boosty jak w tych reklamach zawsze. Ja ci kręcę Rise of Kingdoms. To jest gierka, a nie jakiś Humankind. Dobra, niech nasi lecą. Wysyłam wszystkie moje wojska w pizdu. Podejrzliwi. Nie ufają ci, ale nie mają otwarcie wrogiego nastawienia. I bardzo dobrze, mam nadzieję, że nie stwierdzicie, że wyzwolenie się ode mnie to jest genialny pomysł. Sovereign. A witam, witam, a tu coś stało? Zazdrośni są. A może jakiś traktat? Czy nie? Pokaż, może byśmy się z nimi dogadali jakoś. A nie, oni są najgorszymi. Najgorsze w Grecji, oni nic nie mają. Ci Grecy. Nie, to z Grekami nie. Jebać Greków. Może z czerwonymi byśmy się dogadali. I sojusz zawarli. Będziemy sąsiadami. O, chyba niekoniecznie, bo są pełni nienawiści. Jeszcze pamiętają, co 1000 lat temu się zdarzyło. To może w takim razie z tymi. Nie jest takimi jasno zielonymi. Handel, traktaty, może handel wszystkimi, co ty na to? Za pieniądze. Rozumiem, czyli ty, wy za bardzo sojuszu nie chcecie. Protekcjonalni. No to po kolei jedziemy. Brązowi. Słuchaj, traktat. Handel wszystkimi, co ty na to? Zasiano, no i się pierdol też. Pozdrawiam z rodzinką. No to niebiescy może, oni się pewnie na pewno nie zgodzą.
Ile to się mano. Krzyżaty. Może udostępnijmy sobie mapy. Albo pakt od nieagresji. Zasiano, świetnie. Ale wszyscy są ci. Jak to się mówi? Greedy, ale nie wiem co to jest po polsku, jak to się mówi. No zazdrośnicy tacy, że tragedia. Tutaj w ogóle mój sojusznik co odkrywa jakieś nowe mapy, nowe wyspy. Może tutaj się osiedlić. Zobaczymy, no niestety możemy mieć tylko 4 miasta. Albo stety, bo chyba będę mógł zniszczyć te miasta i jakby je połączyć, czy nie. Kurde, nie wiem czy to tak zadziała i ja sobie będę mógł to włączyć do tego miasta, to miasto. Nie, jakby niekoniecznie. No będzie ciężko z tym zakładaniem miasta. Nie wiem co zrobić, żeby poszerzyć jakby limit miast. No niestety, o! Przyjmuję! Handel luksusowymi tymi towarami, jak najbardziej. Dobra, no next, no nie ma co tu robić za bardzo. Skipujemy wszystko, co możemy skipować. Tu się robią jakieś rzeczy, na przykład... Co się... Zgubieni na morzu. Stan zgubieni na morzu oznacza, że armia zostaje zniszczona na kolejnej turze, jeśli pozostanie na głębokiej wodzie. No no damy radę chyba, co? Albo i nie. Też istnieje taka szansa. Kurwa, wy też jesteście na głębokiej wodzie. Ty, to my... Wracaj natychmiastowo. Ty, to my sobie tak nie możemy z kontynentu na kontynent? Nie da rady, co? Może stąd i na lewo tak by dało radę. Oj, no i po armii. A wy? No wy też na pewno nie dacie rady. Zgubimy się na morzu. Nie jest dobrze. Utrata jednostek. Świetnie. No to petarda jest. Aha. No to co? To jednak tutaj musimy się osiedlić. Nie ma innej opcji. Ja tam nawet nie wpłynę. To jakim cudem tam... Jakim cudem tamten lud tych czerwonych on tam zdoł jakoś kurwa przypłynąć? To jest niemożliwe. Ale szefowie w takim razie. I tutaj zrobiliśmy, co zrobiliśmy? Bibliotekę. Bardzo dobra decyzja z tą biblioteką, tak mi się wydaje. Amfiteatr możemy zrobić? Nie, nie chcemy. Stabilność też nie chcemy, bo mamy mnóstwo tej stabilności. A co to znaczy jakby odnów centrum administracyjne? Że mogę sobie jakby nowe centrum postawić w każdym miejscu, w którym chcę? No chyba niekoniecznie. Bo centrum administracyjne da mi, że jakby mój teren będzie większy. Więc w teorii mógłbym do tego miasta, tym miastem, kliknąć tutaj odnów centrum administracyjne i gdzieś tutaj założyć to centrum, ale to chyba tak nie działa. Niestety. No to co? To jeżeli technologie infrastruktury nie mamy do zrobienia, wojsk nie robimy, no to chyba dzielnice w takim razie. Wydaje mi się, trzeba by było zarzucić jakąś. No to może nauki, żeby szybciej w sumie robić rzeczy. Takie głupie chyba dzielnice nauki. Bo po co nam przemysł? Znaczy, nie no, ważny jest przemysł, ale... A tutaj co to jest? Łuk triumfalny, to nie chcę tego niszczyć. Chciałem, że nic tu nie ma, że to jakieś puste pole jest. Możemy zniszczyć jedzenie na przykład. Albo produkcję. Nie wiem, czy chcę niszczyć to w sumie. Ale 5 nauki to chyba dużo jest. O, to zróbmy tą dzielnicę badawcą. To jest turska. O, kolejne jednostki zgubiły się w mozu. Potwierdzam. I oczekiwanie, skomplikowana ta gra jest. O! Unlock.
Coś mi gierę wywaliło. Dobra, no to nie wiem, to spłyniemy na dół w takim razie, panowie, na Rydwanach. No tu się nie zgubimy. Chociaż tutaj, ale my jesteśmy na coś zacofani, kurczę, technologicznie mi się wydaje. Że potrzebowalibyśmy nowych drakarów. No, przynajmniej ta armia mi przeżyła. Ale też oni za bardzo nigdzie nie popłyną nawet. Ta, wydaje mi się, że technologicznie jest tutaj opcja. O właśnie, żeglowce trzymasztowe. To jest to, czego potrzebujemy i dzięki temu nie będziemy się chyba gubić tym na morzu. Ale zanim ja to zrobię, to pewnie wszystkie lądy będą zajęte. Niestety. Dobrze, że mi sojusznik podpowiedział, płynąc tutaj, i pokazał mi, że istnieje taka szansa tutaj założyć nowe miasto. Chętnie bym to zrobił, tylko nie wiem, czy kary, jakie z tego dostanę, nie będą na tyle gigantyczne, że mi się odechce, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy nie byłoby lepsze, jakby to sojusznik po prostu zaczął sobie tam robić miasto. Chociaż ostatni nic nie zrobili w tej wojnie. To może lepiej jednak, jakbym ja to zrobił. Józesy. Dobra, tutaj zbudujmy dzielnicę, tą jedną specjalną. Ha. Ona się nazywa Skryptorium, czy tam budynek Skryptorium. No i co? W sumie duże miasto jest to. Czemu? A my tu mamy w ogóle jakieś ogrodzenia przy tym mieście? A ja nawet nie mam miejskich murów, tytuł. Takie gigantyczne miasto, na tyle kratek, a ja nawet nie mam tego. Nawet nie mam murów. A tutaj mam mury chociaż? Chociaż mam, tak. Chociaż chwilę oblężenie musi przeciwnik prowadzić, zanim mnie zniszczy. Oj, ktoś został wyeliminowany. In the competition to leave the greatest mark, you are doing well. Though there are others doing slightly better. This Pochodzenie agresji? Jak najbardziej przyjmuję. Ja bym powiedział więcej. Otwarte granice. Co wy na to? Pięknie. No i superansko. I to są władczyni. To jest władczyni. Wy też odpoczywajcie tutaj w mieście. Rozpoczęto nawracanie. Ludność terytorium Dur Sarukin zostanie nawrócona na szamanizm. Czyli to moja religia, ten szamanizm? Chyba tak. Tu nie jest głębokie woda? Chyba jest, ale jakby mogę chyba być przez chwilę na tej głębokiej wodzie. No i tutaj, co idziemy tutaj? Też jakieś dzielnice. Ale kurwa pieje, ty. Jest 7 rano, gościu. Bym potrzebował jakiegoś dubstepu. O kurde, nie ma tutaj dobrego miejsca, by to wybudować. To może nie róbmy technologicznej dzielnicy. Chociaż no nie no, będziemy szybciej robić tego. Szybciej wynajdować nowe technologie. Z drugiej strony. Nie no, nie ma drugiej strony. Super, właśnie. Trzeba jak najszybciej robić nowe technologie. O, tutaj jest miejsce fajne. Cyk. Częsturska. Ja jestem na głębokiej wodzie, ale przez chwilę mogę na takiej głębokiej wodzie być przez jedną turę. Oj, widzę, nie tylko ja się tutaj zainteresowałem tematem. A, ja w ogóle stąd będę mógł sobie na lewo popłynąć. O. I tutaj wygląda jak fajne miejsce. O kurwa, nie, nie, nie. Nie! Nie, 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 nie. Anuluj, anuluj. Debil, debil, przypadkiem. Misklik, misklik, panowie. Misklik czerwoni. Oni tak mnie nienawidzą, ale generalnie misklik. Ludzkie koszty. Władca Mississippi, graniczące z nami imperium, jest targane wojną. Tysiące mieszkańców porzuciły domy i szukają schronienia na twoich bezpiecznych ziemach. To nieźle. Uchodźcy, wśród których są też z pewnością. Od 2000 lat mam nieprzerwanie wojnę praktycznie. Teraz jest chwila spokoju. Gromadzą się w pobliżu miasta Harappara. Są zmęczeni, lecz dumni. Pełni lęku, ale i nadziei. To delikatna kwestia, która może mieć istotne konsekwencje. Co zadecydujesz? Przyjąć? Odizolować? Możemy odizolować uchodźców wewnątrz miasta Harappara. Czemu dostaje 5, 6 tego ludności? Odprawić. Odizolować?
Nie rozumiem, dlaczego możemy odizolować uchodźców. Plus 6, jakby dostaje ziomków. No to ja bym to zrobił, cokolwiek to daje. O kurwa, mam 10 ludności teraz? Ty, to trzykrotnie tyle ludzi przybyło, że trzykrotnie mi się miasto zwiększyło. Jocien kryncem. Najbliższy w sumie, dobrze, harapara niech rośnie. Piękna sprawa, niechaj tak będzie zatem. I tutaj jakieś dzielnica, czy jeszcze infrastruktura. Wydaje mi się, że szkoły możemy zrobić tutaj. Mądra decyzja. Armia zgubiona na mozu, XD. No już naprawieni. Koniec Turska. Kurwa, no przypadkiem zaatakowałem gwiazdkę epoki blokowaną. Kompletnie zapominam o tych gwiazdkach epoki, tak swoją drogą. Ale one są jakby mega w miarę intuicyjne do zrobienia, także. Także po prostu trzeba grać. Nie martwić się chyba tymi gwiazdkami. Spoko to jest, że jakby nie muszę w ogóle zwracać na to uwagę, jest i tu ma. Handel wszystkimi. Przyjmuję tutaj taki traktat. A co ty na to, żeby przyjąć taki traktat w postaci sojuszu? No ma już sojusz z kimś, ale no może mieć też sojusz z nami. No i pięknie, zgodziła się. No i super. I teraz będziemy dążyć do tego, żeby oni mi pomagali w bitwach. Bo to jest dla mnie bardzo istotne. Przyjaźnie nastawieni, niezdecydowani. No niestety, pewnie ci niebiescy są wkurzeni przez to, że tutaj podpisaliśmy traktat z ich wrogami, z tego co rozumiem. No, niestety ci jasno-zieloni nie są tacy groźni, jeżeli chodzi o punkty. No, ale lepszy taki sojusznik chyba niż żaden. Wydaje mi się, że jak mnie zaatakują, to oni będą musieli wtedy wstąpić do wojny. Tak to na takiej zasadzie tutaj sojusz działa. Czemu w ogóle nie mogę handlarzu ryb zrobić? Ponieważ miasto lub posterunek nie otrzyma żadnego pożytku. A, bo plus 3 funduszy na port, a ja portu nie mam. To może warto by było... A nie no, mam port. Kiedyś, kurde, budowałem port. Ale widocznie... To było dawno temu. Albo nie tutaj budowałem. Tutaj zbudowałem port. Super, że mi to przejęli. No dobra, to jeszcze jeden trzeba zrobić. Port mi chyba da... No statki mi da przede wszystkim, ale też mi da, że będę mógł handlować. Jakąś nową ścieżkę do handlowania. No kurwa, no jaka bitwa! Znowu, wycofaj się. Jocie Krinsa, no dacie mi przejść tutaj, żebym to 18 minut początku odcinka próbuję tam przypłynąć, no. To jest w ogóle projekt. Moglibyśmy to przepisać, żeby oni to w końcu zrobili. Dobra, zróbmy to, bo to mi będzie wkurzać. 4 tury. Niechaj będzie. Pakt o nieagresji? Przyjmuję. Agresywne działania między imperiami są całkowicie zakazane. Ja bym chciał taki pakt o nieagresji z różowymi, ale wątpię, że to przyjmą. No, tak myślałem właśnie. A szkoda. No, no dlaczego mnie atakują? A nie mogę się wycofać? Jocie Krynce, no. Wygrałem! O! A to ci miła niespodzianka. A czemu mnie atakują? Może tutaj jest jakiś w ogóle kontynent swoją drogą, tylko ja o tym nie wiem. Nigdy tutaj nie odkryłem tego miejsca. Może to jest całkiem duży kontynent, gdzie mogli się tam osiedlić. Niedługo to mi się gierka skończy, bo już jest 1500 rok. Opracowano teologię i co tam daje? Festiwale. Pracownia manuskryptów. Bardzo fajne. Plus 1 nauki na badacza, plus 2 miejsce na badacza. Spoko. Podoba mi się ta technologia. A gdzie moje jednostki? Aha, nie ma, znikły.
Oj, mogę 5 miast już mieć. Nie wiem czemu, ale mogę. No niestety, moje jednostki powiedziały papa. Przez to, że tutaj zostałem zaatakowany i niestety wstałem w takim mega beznadziejnym miejscu, ale nie odpuszczamy. Cały czas tam próbujemy podjechać, podpłynąć. No i możemy zrobić fortyfikacje i lepsze mury, co bym generalnie zainwestował. No i hydrologię dopiero teraz robimy. Koniec tury. Nadrabiamy wszystko technologicznie. Chociaż ciężko jest. I wy wróćcie do miasta. Tutaj co jest w ogóle? Obsidian. A to ja muszę jakby wybudować swoją drogą, tylko czy kopalnie muszę... A, ja muszę generalnie na takich obsydianie na przykład muszę kopalnie wybudować, żeby to mi przynosiło zyski. Okej. Spoko, ok, nie wiedziałem. No i ta armia niech sobie tutaj czeka. Tutaj nic nie budujemy. To zbudujmy, a co to jest? Kręgi kamienne plus 20 wiary, stabilność. No spoko, niby jedną turę się buduje, ale nie chce mi się tego robić. To bym zrobił, mauzoleum. Totalnie OP. Tylko długość 50 tur, przecież ja tego nigdy nie skończę. No i co, może ta irygacja. Chociaż na razie żywność jest w porządku, to może pracownia manuskryptów. 15 tur, no niby sporo, ale chyba generalnie się opłaca. Next. No i wy wypłyńcie tutaj. Hydrologia zrobiona. No i myślę, że możemy iść w fortyfikację. I tutaj ten krąg wiary z kręgi kamienne zrobiłem. No to myślę, że idziemy w pracownię manuskryptów. Żeby jeszcze szybciej te technologie wynajdować. Tu sobie podpłyniemy naszym statkiem. Poczekamy chwilę. Przeczekaj. Koniec turska. Dobra. I płyniemy dalej. Mam nadzieję, że w końcu mnie nie zaatakują. Sprzedano zasób. Perły. Spoko. W końcu mamy ten traktat handlowy. Opracowano fortyfikację. Armia zgubiona w morzu. Widzę. Jakaś nowa technologia. Podbój. Asymilacja posterunku. Konnica. Jazda. Parada. Nocne ataki. Albo rzemiosło. Zakład rzemieślniczy. Róbmy rzemiosło w takim razie. I w końcu jesteśmy chyba na bezpiecznych w miarę wodach. Możemy tutaj eksplorować, co tu się dzieje. Koniec tury. Hiszpanie wypowiadają mi wojnę. Którzy to są Hiszpanie, kurwa? Aha. Ale chuje, nie? Ale chuje. Nie no, kurwa, no różowi. A ktoś mi pomoże? Mam sojusz, słuchaj. No to kryzys jest, pokój z moim wrogiem, król tego. Złóż żądanie, królowa jest w stanie pokoju. Żądania wypowiedz wojnę. Złóż żądania natychmiastowe. Friend or not, you must change your relations. Tak. Co ty na to? Curses! I am done with you. Co? No i nie wypowiada wojny? A, bo ona sama prowadzi wojnę. Kurwa, jakich ja mam beznadziejnych sojuszników, nie? I od się dupsa, no i po moich genialnych planach. Ale lipa, nie? No nic, to będziemy robić co? Nasram wojska przede wszystkim. Dużo, żeby broniło miasta. No i potem mury trzeba zrobić porządniejsze. No i tyle, no nie będziemy się tylko i wyłącznie bronić, no. Spróbujemy przetrwać. Niestety przeciwnik jest za mocny. Nie pozwolą mi się nawet rozwinąć. Zdominował mnie genetycznie na tej mapie. Nie jestem w stanie za dużo zrobić. Trzeba przerwać dotychczasowe projekty. No i dobrze, że tyle uchodźców przyszło, to od razu ich zwerbujemy do wojska. Ostatnio. Dobrze, że akurat uciekali przed wojną. To i tutaj zrekrutujemy.
Dobra, jest jakieś tutaj. Interakcja. Grób w głębinach. Czechow, wielki nadmorski ośrodek, posyła swoje statki rybackie wzdłuż okolicznego wybrzeża. Jedna z załóg dokonała ostatnio zaskakującego odkrycia. W płytkich wodach leży dobrze zachowany wrak starożytnej galery. Po krótkim rekonesansie doświadczona Nurek oferuje, że zbada ją razem ze swoim zespołem i obiecuje oddać imperium określoną część skarbu. Ostrzega, że nie jest to zadanie dla amatorów. Jaka jest twoja decyzja? Mobilizacja. Nasze wojsko może samo zbadać ten teren. Umowa. Należy skorzystać z usług. Ochrona. 25% wiary. Umowa. Niechaj tak będzie zatem. Koniec tury. Chodźcie tutaj na ląd, wydaje mi się. Zbadajmy, co tu jest. O! Co dostałem? Ochotników? Co to było? Co dostałem? Roszczenie nowe jest dostępne. O! Dostałem, ta, ziomków normalnie. O kurwa, piechurów. Ale szefowie. No i wracać na nasze ziemię. Matka... Czeka. W sensie tak się mówi na jakby... Ziemię swoje, nie? Z tą matką. W sensie. No i co? I wy... Dolegam do miasta. No i co? Czekajcie, stacjonujecie tutaj, panowie. Kontynuuj. Nie wiem, będziemy się bronić. Tyle, ile możemy się bronić, to będziemy się bronić. Tu mi robią oblężenie. Obawiam się, że ja tutaj w ogóle murów miejskich nie mam, kurwa. To oblężenie będzie tak zwane szybkie. No, przejebiemy to. Oni mają 345, kurwa, czy ataku. Pierwszona horda mongolska. Przecież to się nie da powstrzymać hordy mongolskiej. Ta, już widzę. Co tu się dzieje? Chyba muszę sobie odpuścić to miasto. A wy eksplorujcie dalej, tak nie mamy co innego robić. Nie będę wracać tymi dwoma jednostkami, tak one nic nie dadzą. Nic by nie dało, by leczy w kulach. Mogę dołączyć do tego. Do tego ataku. Dołączyła ta moja armia, czy nie? Wsparcie. Dwóch rydwanów i jedna jazda asyryjska. To tak, czyli dołączyła tutaj. Dołączyli do bitwy. No i co? Nie mamy szans. A co jak się poddamy? Porzuć miasto, wszystkie jednostki wojskowe wewnątrz miasta zostaną zniszczone. A to mi się fez nie opłaca jednak. No i co? Tu robimy po prostu wojskowych. Podbój. Następna technologia. Ale Siv, nie? A jak moi żółci? A, nie ma żółtych moich. Nie, no ale gameplay normalnie z przegrywania, nie? Ale kurwa Siv. No teraz to się trochę wkurzyłem, nie? No szkoda, że mnie zdominowali, no. Teraz już wiem, że jeżeli po prostu przegrasz, to... Ja myślałem trochę tak, że będzie... Że jeżeli generalnie chłop mnie zaatakuje, to później będzie musiał trochę odczekać, zanim mnie zaatakuje. To jest głupie, że on może tak sobie z dupy to zrobić. Zdrajca. Ale chyba właśnie dostaje przez to, że mnie tak zaatakował z pupy. Duże minusy. I wystarczy, że się obronimy i jesteśmy w stanie to wygrać. W sumie. Wystarczy, że będziemy stali w miejscu i obronimy miasta. Jakby serio mamy to, tak mi się wydaje. No super. Unia celna. Umowa naukowa, co ty na to? A mam ci zapłacić za to, przecież oba te nasze kraje będą korzystać na tym, przecież to bez sensu. Udostępnienie map? Super. No i to jest prawdziwy kupel brązowy. O, wygrała! Nasza laska. Pokonała największe imperium, jakie tu było prawie, na drugim miejscu. Spoko. Czy tam wygrała? No, nadal chyba są w trakcie wojny, ale... Porządnie dostają na dziurę. Chociaż jeden pozytyw. Tu jakaś bitwa jest? Okej. Natychmiastowe rozwiązanie, no trudno.
Sroga porażka. Stracono tylko broń oblężnicza. No nie jest dobrze. A co jak w ogóle wyślę naszych tutaj i powiedzmy, że tutaj założę jakby kolejne miasto. To znaczy, że to miasto będzie się na te wszystkie wyspy rozchodzić, czy tylko będzie na jednym tym? Na jednej wyspie. Nie no, musi się chyba na różne tutaj rozchodzić strony. To było bez sensu wtedy. No, po haraparze już. Handel wszystkimi. Przyjmuję. Czemu by nie? I tutaj widzę bitwa. O, już mi oblegają tutaj miejsce. Nawet nie zdążyłem, kurwa, widzę jednostek zrobić. No i piękna sprawa. Natychmiastowe rozwiązanie w takim razie. Wybornie. No i ostatnia nadzieja została. Nie mam niestety ludzi za dużo. Możemy zrobić koszary, to nic nie da. Mury miejskie lepsze? Lepsze mury? Też nic nie da. Koniec tury w takim razie. Ale mi wpierdolili, nie? No przypom, a jeszcze dwa miasta mamy, jeszcze tu Ninuwa. Nie no, aż się przykro patrzy na to, szczerze. Siedzę tu tylko i dostaję na dziurę od dwóch odcinków. Mi też się przykro patrzy, wyobraźcie sobie. Bruchła, 140 golda. A ty może wariacie pokój chciałbyś, co ty na to? Don't get comfortable. Może pokój? Soldiers die. Cities burn. Chyba nie, chyba nie da rady. Koniec turska. O, oblężenie trwa. Ale tu mam może jakieś małe szanse. Wiecie co, kurwa? Jestem debilem. Teraz sobie to uświadomiłem. Łucznicy. Łucznicy są rozwiązaniem tego wszystkiego. Stali beza murami ich trafiali. Łucznicy. To jest to, co jest mi potrzebne w tym mieście. No, tak mi się wydaje, że to jest to. A i tutaj też mam już, widzę. Oblężenie. Okej, okay, po mieście. A i tutaj mnie atakują. Wycofka. O kurde, nie no. Będzie sezon drugi kiedyś, nie? Nie wiem, wypad wojsk robię, nie? Bo to jest chyba jedyna szansa na to, że mogę to wygrać. Wypad wojsk. Trudno. Porażka. Koniec. Upadłem cały, no. Trudno się mówi. Pokój. Można zakończyć trwająco wolne. Zmuszę mnie do kapitulacji. Niniuwa oddana. Jocie kryńca. Zostało mi jedno miasto. Wszystkie moje miasta, moje Czechów miasto mi przejął. Ale wasala zostawił, poszmał. Chyba, że to już nie jest mój wasal. A jest mój wasal. No nic, będziemy egzystować i spróbujemy to przetrwać jeszcze jakimś cudem. Mamy sojusz, ale no niestety nikt mi kurwa nie pomógł, kiedy tego potrzebowałem. Wydaje mi się, że łuczników by było dobrze zrobić. Nie wiem, gdzieś tu leży błąd w mojej taktyce bronienia się. Dostaję straszny wpierdol. Wydaje mi się, że on to wygrywa. Z tego względu, że ma jednostki na odległość. Łuczników. Dobra, myślmy pozytywnie. Przynajmniej będzie szybciej. Będę mógł się poruszać i będzie gituwa. Otwarte granice? Przyjmij. Co to na to, żeby sojusz panu... zamiast za 100 golda? Ja bym przyjął, tylko nie mam 100 golda, nie? Ja bym przyjął ten sojusz, tylko nie mam 100 golda. Niestety muszę odmówić. A tutaj co się dzieje? Bliskość ideologiczna, więź. Potrzeby są. Jesteśmy od nich znacznie słabsi. Wysunęli wobec nas poważne roszczenia. Wyznajemy różne religie. Dobra, straszny syf, nie? Musimy dobrze to rozegrać traktatami i podpisać sojusze. Jak najszybciej. Z czerwonymi się nie uda. Zostali tylko czerwoni, zieloni i niebiescy jeszcze.
A z niebieskimi jestem w sojuszu? A, to są wasalowie chyba. Tak, niebieski to jest wasal. No dobra, to przynajmniej mam potężnego sojusznika, który może raczej mnie wesprzeć w razie czego. Może. Myślmy pozytywnie, przynajmniej szybko będzie nam się gierka skipować. O, nie będę miał tutaj za dużo do klikania, będę... A, jedna jednostka w ogóle będzie bronić tutaj w razie ataku. No to petarda. Nie wiem, zrobię magazyn zbożowy. Albo nie, no w sumie zróbmy tego, może. Nie, nie wiem co mam robić, szczerze. Wieże obronne zróbmy. Nauczony przeszłością. Nie, no nie sądziłem się kolejnie, nie sądziłem, że dostaniemy kolejny atak. Że nas bezczelnie tutaj zaatakują. Kolejna bitwa? Wycofaj się. Tu jest jakiś kontynent, może większy trochę. Pokaż. No nie wygląda na większy kontynent, koniec tury. A szybki skipy idą. Trwająca tura. Ja ogólnie lubię w takich grach, jak jest ciężko mega, nie wiem czemu. Nie wiem czy to dobrze, ale lubię jak jest ciężko. Możemy tu swoją drogą założyć posterunek. I założyć miasto jakieś. No moglibyśmy niby chyba. Może tutaj. Może spróbujmy. Bo w innym wypadku ciężko jest. Ty, ale on na pewno dostaje jakieś gigantyczne bonusy za to, że ma tyle. Znaczy bonusy właśnie odwrotnie, gigantyczne tego. But I could die for it. Gigantyczne dostaje minusy. Tyrani. Oni są drapieżnikiem, ty ofiarom lepiej uciekaj. No to sadek. Uważałem mnie za głównego rywala. No i dobrze mnie uzwracają. Tylko... Teraz ta sobie z jakimiś bobkami nie mogę poradzić, których spotykam i muszę uciekać przed nimi, więc... Może kiedyś, za czasów naszego pięknego państwa, które się rozciągało od Czechowa po samą Haraparę. Piękne czasy. Na cały to zbudować. Młyn wodny, przemysł na rzeka, no może być. Whatever, a to są koszary, co dodaje. Minus 10 przemysłu dla jednostka, pieprze to. A, skoncentrowane chroniących miasto żołnierzy w jednym miejscu może prowadzić do patologii, ale umożliwia skuteczne szkolenie i obniża koszty. Szyk odblokowuje. Następne ulepszenie turnieje. Szyk poziom pierwszy. Może to zbudujemy jednak w sumie. Niech będą te koszary, dlaczego by nie? Myślałem, że koszary to jest budynek. A, to niekoniecznie. Dostajemy jakąś technologię. Szyku. Może koks. A co to mam w ogóle, że tu jest al? Taka kropka. Wasal tego. Wasal tej laski. A tutaj feudał jednego imperium. Nie rozumiem. A, że ma tego, że ma... Że włada tutaj tym imperium. Chyba to to znaczy. Tak jest. Dobra, nexty. Wydarzenie osmozy. Gdzie? No, mam jedno miasto w sumie. Osmoza naukowa. Premia do badań? No niestety przyjąłbym to, tylko nie mam pieniędzy. Zróbmy premię do badań. No i... Gdzie jest moja armia? Tutaj załóżmy kurczę tego. Załóżmy ten posterunek ponownie. Pyk, mamy to. 4 tury potrzebujemy. Spokojnie, jeszcze z tego wyjdziemy, widzowie. No i możemy moją armę co? Możemy w ogóle to kilka posterunków założyć w sumie. Chyba. Nie możesz tego zrobić ze względu na brak odpowiedniego przylegające terytorium do zajęcia. No nie rozumiem. Koniec tury. Płyńmy, chyba oni mi nic nie zrobią z tym posterunkiem, tak mi się wydaje. Te ludy niezależne, także mam nadzieję, że to nie są barbarzyńcy.
Bezczynne miasto. Mury zróbmy. To takie solidne najlepiej. Dobra, i mamy tutaj miasto, mogę znaczy mamy tutaj. O! Syjamczycy mi teraz wojnę wypowiadają. A, bo oni już weszli na w ogóle inny poziom, tak? To są Syjamczycy teraz. Petarda, słuchaj. Enough of you and enough of this treaty. Jak to prowadzisz ze mną wojnę? Dlaczego prowadzisz ze mną wojnę? Dlaczego jesteście wasalami króla Syjamczyków? Co tu się kurwa wydarzyło? Dlaczego oni się stali wasalami z króla Syjamczyków? On się stał tak potężny, że miał takie wpływy, że sobie ich zwasalizował dyplomacją? No na to wygląda, szczerze mówiąc. No co, GG. Mogę tu miasto rozwinąć. Się bronisz. Chyba. Czy bronisz to też mocne słowo, bo zanim ja bym tu mury wybudował. Nawet nie jestem w stanie chyba, a jestem. To minęłyby 23 tury. Albo bym musiał mieć dużo siana. Odblokowano podbój. Odblokowano chyba podbijanie mnie. Koniec, nie mamy szans po prostu. Mogę się z kimś zwrócić o pomoc? Wy kim jesteście? Jesteście wasalami czerwonych, a czerwoni to moi wrogowie. A nie, wy macie na wasalów czerwonych. A, to już lepiej. Słuchaj, może sojusz. Przyjmuję zasiano, tak. Słuchaj, proszę wypowiedzieć wojnę. Odrzucono żądania. No to jednak nie było tematu. Nie mogę zerwać tego sojuszu. No nie pomagają mi, szkoda, no. Pokaż tutaj konica. 220 tur. Petarda. No ciężko będzie, ciężko. Szczerze mówiąc. Następnie jest nowe roszczenie, no. No skipujemy, skipujemy, bo to już jest, idziemy w niechybne, no. Musimy zobaczyć na upadek wielkich franków. Trudno się mówi, porażka. Łucznicy sobie nie poradzili. Ale pewnie zrobili większą robotę niż sama piechota. No i teraz musieliby wysłać wszystkie wojska tutaj, bo zdążyłem założyć jedno miasto na farcie. W sumie można by tak było robić taktycznie, nie? Że ja zaraz tutaj popłynę i kolejne miasto założę. Nie jest takie głupie tak generalnie w sumie. Chyba, że nie jestem w czasie wojny w stanie tego zrobić. Nie no, wy zostańcie tutaj, a wy po prostu płyńcie dalej. Tutaj miasto nowe, posterunek. Chociaż nie, bo to jest jakby moje... A, to jest jakby moje całe terytorium. Czyli gdzieś tutaj by było nowe miasto, trzeba założyć. No to spróbujmy tam, no. Next. Nowe wydarzenie w mieście. Smoki na polu bitwy. Ach, szybkość ruchu. Przyrost doświadczenia. Nowa armia. Wsparcie obok. Może być nowa armia. Nawet nie czytam, co tu jest, bo i tak zaraz przegramy to. Ale myślę, że jeszcze sobie zrobimy raz serię. Nagramy. O kurde. Arkebuzerzy. Ale szefowie. Strzelanie potrafią. Tak, jest 1700 rok, tylko jestem zacofanym. Prosty, jestem zasowany. Dobra, no już ku upadkowi się chylimy, więc po prostu skipuję wszystko. Nie zastanawiam się za dużo, co trzeba, jakie następne nasze kroki. Bankructwo, nie masz pieniędzy. No i... no i co? W związku z tym, niby. Armia zgubiona na morzu. Dopłyniemy, damy radę. Co, zobaczyłem coś, co to jest? A, ja myślałem, że ja tu mogę zebrać to. To są jakieś rafy kolorowe. Koralowe. O, już widzę, płyną. Siemano. Koniec tury. Może już zakończyć trwającą wojnę? No niestety, upadniemy. Kurwa, tak było dobrze już. No nic, tu wojska mi zginą zaraz, no na pewno nie płynę dalej. No i tutaj mi pewnie przejmą to miasto szybko w miarę.
Tak bym strzelał, a zgubiłem te wojska. Też tak można. Mogę stworzyć w sumie wojowników jakiś. Kupno za ludność. O, to ciekawe, że kupno za ludność. Ja nie wiem, czy chcę kupować to za ludność. Znaczy bym to po prostu anulował. Wiem, że to mury są, ale tak bym je anulował i stworzył łuczników i zakończył turę. Łucznicy są chyba dużo ważniejsi. No wojna trwa, ale on nie chce jej zakończyć. Brak trwającej budowy, już nie mam ludności. To coś taniego i szybkiego na przykład. Co to jest? Oczyszczenie ruin. Coś taniego i szybkiego. Nie wiem po co ja się zastanawiam, jak ja i tak upadłem w sumie. Whatever, tak jakby. Miejskie mury po prostu, koniec, pyk. Anuluj miejskie mury, bo widzę, że mi ludność przyszła. No i łucznicy. No i next. Nie wiem, to ostatni Klopri Kwi się bronimy. On czeka pewnie. Ty, a ja bym mógł zrobić tak, żebym łucznikami stąd strzelał w nich? To jest w sumie dobre pytanie. Ale fakt, że wszyscy są wasalami tego zioma, to jest jakaś tragedia. Jestem ja kontra cały świat w sumie. O, i jeszcze brązowi tylko zostali. Ale się szybko źle to potoczyło do nas. Wystarczyło jedną bitwę przegrać, jedną wojnę. Jeden błąd. Zanim się zorientowałem, że mongolska kawaleria jest... Znaczy, no, tak? Jak oni się nazywałem? Już teraz nie mają tych jednostek, ale ci Mongołowie, no, co strzelałem z łuku. Zanim się zorientowałem, że to jest jakieś potężne jednostka, to już był koniec. No dobra, no teraz będę skipował tury, no. Więc wydaje mi się, że widzimy się zaraz. Jak coś się wydarzy. O, król Syjamczyków zmusił mnie do kapitulacji. Przejął wszystkie moje tereny, oprócz moich terenów, moich terenów tutaj, na tej wyspie. Czyli teoretycznie, w zupełnej teorii, istnieje szansa na to, że jeszcze to przetrwamy. Wiecie, dlaczego się poddał? On nie miał tutaj większej opcji mnie zaatakować. Po prostu, najzwyczajniej w świecie. Staliśmy w takim miejscu, że chłop nie wiedział, co zrobić. A jesteśmy jego wasalem? A, zostaliśmy jego wasalem. Zmusił nas, żebyśmy zostali jego wasalem. Ale dzięki temu, że zostaliśmy jego wasalem, to przeżyliśmy, tak? Moje państwo przeżyło, chociaż rozciągało się na piękny kontynent w połowie. I zostało z nas praktycznie nic. To chociaż coś się udało. Myślę, że dogramy to jeszcze jako wasalowie? Spróbujemy to dograć jako wasalowie i nie wiem, coś... Nie wiem, spróbujemy pozakładać tutaj nowe posterunki. Widzę, że jest jeszcze miejsce kolonizacji. Chociaż wątpię, że mamy jakiekolwiek szanse, jeżeli chodzi o wojnę. Nie wiem, czy ja w ogóle mogę zakładać jako wasal tego. Jako wasal mogę zakładać w ogóle posterunki, ale wydaje mi się, że całkiem możliwe, że jeszcze zagramy sobie jeden odcinek i dokończymy tą naszą serię. Nie wiem, mi się mega przyjemnie gra w takie gry. Uwielbiam sobie samemu tworzyć historię i dobrze się przy tym bawię, ponieważ moja wyobraźnia jest od zawsze, kiedy pamiętam, była zawsze, szczególnie kiedy byłem mały, była crazy była. Po prostu dobra była wyobraźnia. Zawsze wymyślałem giereczki i zabawy, z którymi będziemy się bawić. Zawsze kiedy przyszedł komputer i gry komputerowe i możemy tutaj nie tylko jakby w naszych umysłach bawić się w takie rzeczy, tylko możemy sobie tutaj zagrać. To jest piękna sprawa. Mi się gra mega przyjemnie i myślę, że jeszcze jeden sezon sobie kiedyś nagramy. No ale teraz dokończymy sobie wasalem i skończymy pewnie niedługo serię w następnym odcinku. A potem nie wiem co będę za serię dalej. Wiem, że chyba Wiedźmin ulatuje. Możliwe, że po tej serii. Ale jeszcze zobaczymy. Dzięki jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć. Widzimy się jutro.